jednym z tematów bieżących, które trwale mogą zmienić nasz system prawny, wartości merytoryczne, których nam się wykłada, będzie obecność wojsk amerykańskich na naszym terenie. Już 150 lat temu jeden z największych teoretyków wojskowości, generał Clausewitz, zresztą urodzony na ziemiach polskich, stwierdził, że na wojsko nie może iść nigdy więcej budżetu PKB jak 0,5%. Jeżeli jakikolwiek kraj przeznacza na wojsko więcej niż 1%, to albo w ciągu roku wywoła wojnę, albo bankrutuje. Jak Państwo spokojnie możecie sprawdzić, Polska przez ostatnie 30 lat żadnej wojny nikomu nie wypowiedziała. I mamy znowuż tak zwaną nowomowę. Wojny nie wypowiedzieliśmy, ale nasze oddziały biją się w Iraku, Afganistanie, podobno w Afryce, na wzgórzach Golan i Bóg wie gdzie jeszcze. Na czym polega problem? Otóż ani Sejm, ani rząd oficjalnie nie podał do wiadomości publicznej, że jesteśmy w stanie wojny. Jeszcze w stanie wojennym na służbę zdrowia wydawano 10,5% PKB, obecnie 4%. Jeżeli przeliczymy to na złotówki, powiedzmy 3-4 lata temu, to wychodziło, że około 80 miliardów złotych szło na służbę zdrowia i to były 4%, to 10% to było około 200 miliardów. Czyli 120 miliardów ukradzone służbie zdrowia szły gdzieś tam. No i jak Państwo możecie sprawdzić, żadnego rozliczenia, gdzie te pieniądze poszły i na co, żaden rząd żadnemu Sejmowi nie przedstawił. Teoretycznie obowiązuje u nas proces prawny, że Sejm zatwierdza budżet i uchwala, a rząd jest tylko wykonawcą tego budżetu. Jeżeli Sejm zatwierdził budżet w wysokości 80 miliardów, a nie podał na co idą te dodatkowe 120 ponad miliardów, no to może się rodzić pytanie, kto jest dysponentem tych pieniędzy. Na tak zwaną walkę z efektem cieplarniany, którego nie ma i który jest wytworem tylko gazetowym, oczywiście za odpowiednią opłatą przez odpowiednie koncerny płaconą, musimy płacić do City of London Corporation ponad 20 miliardów rocznie. Te 120 miliardów, które zostało ukradzione służbie zdrowia, też gdzieś muszą iść. Już pan Stolzmann, czyli Kwaśniewski, w 1995 roku podpisał ustawę, że polski żołnierz nie może odmówić brania udziału w misjach. Na czym polega problem? Ano na tym, że pojęcie misja przechodzi od misjonarzy. Misjonarze udawali się w teren jakiś tam, tak zwany pogański, i nawracali tych ludzi słowem, dobrym uczynkiem. Natomiast w nowomowie, którą wprowadzono u nas po 90 roku, misja to jest normalna wojna, czyli mordowanie cywilów, dzieci, kobiet i tak dalej. Mamy książkę nawet, jaka to bitwa była w Karbali, jak to Polacy zostali pod obstrzał się i toczyli przez kilka dni ciężkie boje z partyzantami miejscowymi. Czyli jest nieprawdą, że misja to jest pokojowa działalność, tylko to jest ukrycie pojęcia wojna. Wojna jest bardzo dziwna, dlatego że z jednej strony mówi się o precyzyjnej celności rozmaitego rodzaju broni, mówi się o tym, że można gazetę czytać z kosmosu, a potem się dowiadujemy, że jakiś troll zbombardował szkołę i zginęło 30 czy 40 dzieci. No gdzie tu ta celność? Gdzie tu ta inteligentna broń?
jednocześnie wojska amerykańskie używają pocisków ze ubożonym uranem. Nasze eunuchy intelektualne, czyli fizycy jądrowi, twierdzili, że to nie ma żadnego znaczenia, że to jest tylko zwiększenie energii pocisku ze względu na masę i nie szkodzi społeczeństwu. Otóż mamy dokładne raporty z tak zwanego powstania w Faludży w Iraku, gdzie w 2004 roku siły lokalne wystąpiły przeciwko armii amerykańskiej. Amerykanie użyli masowo broni ze zubożonym uranem. Już po 2 latach zanotowano gwałtowną epidemię wzrostu wad wrodzonych, chorób u dzieci. Okazuje się, że ten uran w czasie lotu tego pocisku po pierwsze rozsypuje się na skutek tarcia i skazi teren w promieniu nawet do 50 km, a po drugie ulega samozapłonowi. Pancerze czołgów także są ze ubożonego uranu i to też się rozsypuje wszędzie dookoła. Czyli innymi słowy, powinniśmy od razu zacząć szkolenie lekarzy pierwszego kontaktu, jak rozpoznawać choroby popromienne. Oczywiście tego żaden rząd warszawski nie zrobi, jak mówi pan Brown. Proszę pamiętać, że po Czarnobylu w 1986 roku także było wiadomo, że będzie wzrost zachorowań na choroby tarczycy i wiadomo było, że nie posiadamy takiej ilości tyrologów i wiadomo dzisiaj, że rząd nie tylko nic nie zrobił, ale jeszcze bardziej pogorszył sytuację, bezmyślnie rozdawając wszystkim jod. Jod otrzymało 18 milionów ponad ludzi w Polsce, a według naukowych badań jod wolno podawać tylko na 24 godziny przed przyjściem chmury radioaktywnej do danego terenu i najwyżej 12 godzin po jej przyjściu. Potem już jest nie tylko że zbędny, ale szkodliwy. W mieście Łodzi jod podawano jeszcze w miesiąc po katastrofie w Czarnobylu, no i stąd taka epidemia chorób tarczycy. Wszystko wskazuje, że obecnie będzie to samo. Rząd zajmuje się tylko i wyłącznie handlem szczepionkami, strasząc nas nieistniejącymi chorobami, natomiast w ogóle nie zwraca uwagi na wzrost zagrożenia wynikający z tej nowej broni, która znajduje się na polskim terytorium. Ma być to największa jednostka w sile prawie dywizji, taka sama, jaka istnieje w byłej Jugosławii, w miejscu portu, którym przeładowuje się ropę przez Morze Czarne idącą. Cała ta akcja przecież rozbicia Jugosławii miała 2 aspekty, to znaczy przejęcie kopalń uranu i srebra, które były w Jugosławii i ułatwienie transportu przez Morze Czarne i potem przez Półwysep Bałkański, dlatego że na Morzu Czarnym mogą poruszać się tylko zbiornikowce o wyporności około 100 tysięcy ton, natomiast na Adriatyku już mogą być zbiornikowce o pojemności około 300 tysięcy ton. To jest oczywiście potanieniem kosztów transportu. I tam się znajduje, można to znaleźć na YouTubie, największa dywizja amerykańska w Europie z 3 pasami zasięg z drutu kolczastego, z latającymi ciągle helikopterami i tak dalej. Czym to grozi nam? Otóż zawsze tam, gdzie są bazy amerykańskie, wzrasta prostytucja i handel narkotykami, dlatego że wojsko amerykańskie na ogół używa narkotyków. Pokazują to liczne filmy amerykańskie wyświetlane w Polsce na temat wojny w Afganistanie. Tam prawie wszyscy żołnierze używali narkotyków i to było jak gdyby normalne. W Polsce nie ma żadnego powodu, żeby było inaczej. Zasięg prostytucji także się zwiększy. Po drugie, proszę przypomnieć sobie 2 sytuacje w Gdańsku, które miały kilka lat temu miejsce, że fregata amerykańska, która w Gdyni stacjonowała, jakiś tam majtek pijany, obrażony nie wiadomo na kogo, podskoczył do karabinu maszynowego, który był zainstalowany na pokładzie i ogniem seryjnym zaczął kosić
ludzi po skwerze Kościuszki. Jeżeli fregata przyjeżdża na misję pokojową, to dlaczego ma ostrą amunicję na pokładzie od razu zainstalowaną i byle pijany majtek może rozpocząć ostrzał lokalnej ludności? Proszę to przypomnieć sobie i uzmysłowić, jak to naprawdę wygląda. Już w tej chwili lokalne prasy podają, że dochodzi bardzo często do wypadków z udziałem żołnierzy amerykańskich, no bo nie czarujmy się, poziom intelektualny tych żołnierzy nie jest specjalnie wysoki. Oni mają tylko i wyłącznie brać udział jako siła najemna, czyli jako mięso armatnie do wykonania określonych zadań. Jak ktoś ma wątpliwości, to już chyba drugi czy trzeci raz był powtarzany film Helikopter w ogniu. I tam widać, jak to się dzieje i jakie to są skutki takiej zabawy w wojnę. Co nas to będzie kosztowało? No nie mówiąc o tych ponad 2 miliardach dolarów, które musimy wydać na samo przygotowanie terenu, to będziemy musieli płacić koszty utrzymania. Podaje prasa amerykańska, rząd warszawski jest pierwszym rządem na świecie, który nie tylko chce przyjęcia obce wojska na swoim terenie, ale także godzi się za to płacić. Wszędzie, gdziekolwiek do tej pory Amerykanie stacjonują, muszą płacić grube pieniądze za wynajęcie terenu. A Polska będzie jedynym krajem na świecie, który nie tylko nie dostanie za to pieniędzy, ale jeszcze będzie musiał za to płacić. Dlaczego tak się dzieje? Proszę zauważyć, że straszenie nas Putinem ma taką samą wartość merytoryczną, jak straszenie Twardowskim na Księżycu. Dlaczego? Pan Putin jest członkiem parlamentu City of London Corporation. To jest oczywistym, że wszystkie sytuacje, wszystkie dane są uzgadniane najpierw w parlamencie w City. Żadnych sprawozdań oczywiście się nie produkuje i nie publikuje na potrzeby mniej wartościowego społeczeństwa, ale nie ma innej możliwości, żeby taki członek parlamentu nie musiał wykonać tego, co mu kazali, albo że sam sobie coś robi. Armia sowiecka została zredukowana już za Jelcyna do około 250-tysięcznej grupy, z tych tam 1,5 miliona, które kiedyś miała. Liczba okrętów wojennych z około 3000 sztuk, które były w latach 70. spadła do około 100 takich okrętów, ale tylko 10 poważnych może pływać po morzach i oceanach. Reszta ze względu na brak części zamiennych stoi w portach. 250-tysięczny korpus nie jest w stanie obsadzić granicy rosyjskiej. Więc absolutnie nie ma żadnej możliwości, żeby brał udział w jakiejś tam wojnie. Poza tym, jaki byłby sens takiej wojny? Rosja ma terytorium i tak za duże, którego nie może utrzymać i eksploatować. Liczba ludności rosyjskiej spadła z tych prawie 220 milionów w latach 70. do około 130 milionów obecnie. Taka populacja nie jest w stanie stworzyć dużej armii. Nie mówiąc o tym, że nie posiada potencjału naukowego, który mógłby odpowiednią broń technologicznie przygotować. Tylko Stany Zjednoczone od lat 60. posiadają tak zwane siły Airspace, czyli wojska kosmiczne. Wydatki na wojsko w Stanach Zjednoczonych stanowią, znaczy inaczej, to co Stany Zjednoczone wydają na wojsko, to pozostałe 10 krajów największych, takich jak Niemcy, Anglia, Chiny, Indie, stanowi tylko 50% tych wydatków. Poza tym
Pentagon ma dodatkowe źródła dochodu typu licencje na szczepionki. Taki wirus Zika czy Ebola jest licencją Pentagonu. On tylko może dysponować lekami czy sposobem leczenia. To jest dodatkowe źródło dochodu. Kolejnym źródłem dochodu jest handel narkotykami. Proszę zauważyć, że w Iraku armia amerykańska już chyba 15 czy 18 lat szuka tej broni masowego rażenia i nie może jej znaleźć. O tym mówią filmy amerykańskie, które pokazuje polska telewizja. Podobnie w Afganistanie. Poszli rzekomo za Bin Ladenem i jakimiś tam talibami, ale musimy przypomnieć, że talibów stworzyła CIA. W latach 80., kiedy doszło tam do walki o rynek narkotykowy. Afganistan właściwie niczego nie produkuje. Jedynym źródłem utrzymania są właśnie narkotyki. Talibowie, wbrew temu, co się mówi, skasowali produkcję narkotyków do 180 ton, czyli do wielkości, która służyła służbie zdrowia. Po wejściu Amerykanów, już pół roku później, były to około 4000 ton, a obecnie przekraczają 10 tysięcy ton produkcji. Afganistan nie posiada żadnej kolei, żadnej linii brzegowej. Czyli jedynym sposobem transportu z Afganistanu narkotyków po świecie są samoloty. Jedynym panem czy panowaniem w atmosferze jest lotnictwo Stanów Zjednoczonych. Innymi słowy, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, można spokojnie powiedzieć, że bez zgody Pentagonu żaden samolot nie może wystartować z Afganistanu, żeby polecieć sobie do Kanady czy do Stanów Zjednoczonych. Nie ma takiej możliwości. Wojska Airspace stanowią 1/4 budżetu Stanów Zjednoczonych Pentagonu. Czyli tak, z jednej strony mamy piechotę z tym 1 800 000 żołnierzy, czołgami i tak dalej. Potem mamy 1/4 na marynarkę wojenną, te 16 eskadr lotniskowców z ilością tam nieokreśloną bliżej niszczycieli, łodzi podwodnych i tak dalej. Potem mamy lotnictwo 16 000 samolotów i 8 000 helikopterów i mamy 1/4 budżetu przeznaczoną na airspace, o której nic nie wiemy. Mamy pośrednie dowody z 13 sierpnia i chyba 27 sierpnia 2015 roku, kiedy Chińczycy próbowali coś tam podskoczyć i dwie fabryki amunicji im się spaliły. Veteran Today podawał wyraźnie, że to było spowodowane obstrzałem aerospace, czyli w 2005 roku po raz pierwszy w maju Amerykanie umieścili w kosmosie satelitę posiadającego broń na pokładzie. W 2015 roku po raz drugi taki satelita znalazł się w kosmosie, pomimo międzynarodowych deklaracji, że kosmos w kosmosie nie ma prawa umieszczać się żadnej broni. Jeżeli takie możliwości już istnieją i pokazano, że to działa na podstawie wybuchu tych dwóch fabryk w Chinach, to możemy zagwarantować, że żaden kraj nie może, że tak powiem, podskoczyć Pentagonowi, bo może na niego spaść właśnie coś w rodzaju bomby z kosmosu. Czyli nie mamy żadnego punktu zaczepienia, że jakakolwiek armia rosyjska może komukolwiek zagrażać. Jest to wytwór gazetowy, mający uzasadnić okradanie miejscowej ludności, mieszkającej jeszcze między Odrą i Bugiem, poprzez nałożenie dodatkowych podatków rzekomo związanych z obroną. Jeszcze raz powtarzam. Tylko 0,5% PKB może iść na wojsko w czasie pokoju. A u nas już prawie od 30 lat idzie około 2%.
czyli 400% więcej niż teoretycznie jest to dozwolone. Pamiętacie Państwo, jak w zeszłym roku, przed wyborami, zaczęto mówić o konieczności podwyższenia opłat za prąd o 100% prawie. W związku z wyborami ta podwyżka nie przeszła, ale zaraz po wyborach jesiennych ma być wprowadzona. Polska zobowiązała się, że będzie płaciła czy ponosiła koszty wszystkich opłat mediów, czyli prądu, wody, gazu i tak dalej, używanych przez te 6 czy 7 tysięcy żołnierzy amerykańskich. No jeżeli ma elektryczność pójść o 100% do góry, to Państwo już od razu wiecie, skąd te pieniądze się wezmą. Z drugiej strony cały czas się toczy burza w szklance wody w Ministerstwie Zdrowia, że rzekomo za 5 lat, a tak naprawdę bliżej nieokreślonej przyszłości, zostanie podwyższony budżet służby zdrowia z tych 4% na 6, nawet 6,8%. Są już liczne publikacje, które mówią, że być może to się zdarzy w 2025 roku, ale bardziej prawdopodobne, że to będzie w 2050 roku. Nie wiem, kto z nas dożyje do tego okresu, to będzie mógł sprawdzić. Na czym polega problem? Otóż to, co deklaruje obecne Ministerstwo Zdrowia, że w tym roku będzie najwyższa podwyżka, bo prawie 100 miliardów na służbę zdrowia, nijak się ma do rzeczywistości. Proszę zauważyć, że dzięki akcji Ministerstwa Rolnictwa i mordowaniu świń ceny skupu żywca wzrosły o 100% i musimy to zakupywać z Niemiec albo z Danii. Jak liczba trzody chlewnej zaczęła spadać w Polsce, to oczywistym się stało, że trzeba zacząć kupować za granicą. Żywność zagraniczna jest nie tylko gorsza jakościowo, ale znacznie droższa. Niemcy zaplanowali te sprawy już w 1992-1994 roku, kiedy to w czasie rozpadu Niemieckiej Republiki Demokratycznej po drugiej stronie Odry zaczęto budować liczne tuczarnie na 10-20 tysięcy sztuk trzody. No komuś trzeba to wcisnąć, a kontroli jakości tego mięsa nie ma. Po obecnie rozpętanej akcji tak zwanego pomoru afrykańskiego wymordowano kolejne 2-3 miliony sztuk trzody, co spowodowało, że mamy w tej chwili około 6, a może nawet 5 milionów tylko sztuk, co jest 400% mniej niż powinniśmy mieć i co nie zapewnia nam samowystarczalności żywnościowej. W efekcie zubożenie społeczeństwa będzie nadal postępowało, dlatego że mięso będzie coraz droższe. I to wszystko wiąże się z sytuacją właśnie stacjonowania garnizonów obcych wojsk na naszym terenie, które nas mają bronić tak naprawdę nie wiadomo przed kim. Natomiast są dowodem ewidentnym, potwierdzającym słowa pana premiera Morawieckiego, który mówił, że Polska jest własnością kogoś z Zachodu. Oczywiście to jest tylko City of London Corporation, który dysponuje 98% całego kapitału znajdującego się na świecie.